grupie G rozgrywek Decathlon Champions League zagrały zespoły Novo System, Purmo, Obiczelać, a także Decathlon Żory. W pierwszym pojedynku na boisko przy ulicy Bogumińskiej 8 wyszły Novo System, a także Purmo. Pierwsza bramka dla ekipy Purmo padła już w pierwszej minucie gry, a do siatki trafił Michał Bęk. Do wyrównania 60 sekund później doprowadził Arkadiusz Jaworski, popisując się mocnym strzałem w sam narożnik bramki. Tuż przed przerwą drużynę Purmo na prowadzenie wyprowadził Dominik Szymura, popisując się ładnym, technicznym uderzeniem. Po zmianie stron Purmo podwyższyło swoje prowadzenie i zrobiło się 3-1, a skutecznym lobem na listę strzelców wpisał się Bartek Szczochowski. Minutę później Novo System złapało jednak ponownie kontakt, błąd w obronie Purmo wykorzystał Paweł Skupień. Czwartą bramkę dla Purmo zdobył Michał Kąsek w 13 minucie spotkania. I uczynił to także przy bramce numer 5, ustalając wynik meczu na 5-2 dla zespołu Purmo. W drugim pojedynku zagrały Obiczelać i Decathlon Żory. Pierwsza bramka w tym pojedynku pada w drugiej minucie meczu, a do siatki trafił Kamil Dojka. Drugie trafienie padło w minucie 14, a do siatki Obi trafił Michał Wiczkowski. Minutę później zrobiło się 3-0 dla Decathlon Żory, a wynik spotkania ustalił Oskar Muras. Pojedynek numer 3, Novo System kontra Obiczelać. Jedyna bramka w tym spotkaniu padła w drugiej minucie gry, a sytuację sam na sam na bramkę zamienił Dawid Gojny z Novo System. Mecz numer 4, czyli rywalizacja Decathlon Żory z zespołem Purmo. W tym pojedynku również padła zaledwie jedna bramka, a do siatki w 7 minucie meczu trafił Adrian Kąsek. W przedostatnim spotkaniu grupy G zagrały Novo System, a także Decathlon Żory. Pierwsze trafienie pada już w pierwszej minucie, a błąd w ekipie rywali skutecznym strzałem wykorzystał Dawid Gojny. Ten sam zawodnik 2 minuty później podwyższył wynik spotkania na 2-0 dla Novo System. Trafienie numer 3 dla Novo zdobył Arkadiusz Jaworski, popisując się ładną, indywidualną akcją. W drugiej połowie honorowe trafienie dla Decathlonu zdobył Michał Wiczkowski. A wynik spotkania na 4-1 dla Novo System ustalił w 15 minucie pojedynku Arkadiusz Jaworski. Ostatni mecz na przysłowiowy deser, czyli rywalizacja Purmo z Obiczelać.
Pierwsza bramka pada już w pierwszej minucie gry, a ładną zespołową akcję wykończył Michał Bęk. Na 2-0 dla Purmo podwyższył 90 sekund później Michał Gąsek. Trzecie trafienie to kapitalny lob, którego autorem był Przemysław Gąsek. Ten sam zawodnik podwyższył wynik spotkania na 4-0 w 7 minucie spotkania. I dorzucił także trafienie numer 5, tuż przed końcowym gwizdkiem pierwszej połowy. Po zmianie stron 6 trafienie dla Purmo zaliczył Michał Bęk. A gol numer 7 padł po uderzeniu z 11 minuty meczu, którego autorem był Michał Gąsek. Gol na 8-0 to trafienie Tomasza Janosza, czyli bramkarza zespołu Purmo. Dziewiąta bramka padła po szybkiej kontrze, a do siatki trafił Dominik Szymura. W końcówce pojedynku wynik spotkania na 10-0 ustalił zawodnik Bobby Czelać, pakując piłkę do własnej bramki. Grupę G z kompletem punktów wygrywa zatem drużyna Purmo, wyprzedzając nowo system, Decathlon Żory, a także Obi Czelać.